Cześć, cześć, kochani, witam Was bardzo gorąco na naszym dzisiejszym spotkaniu live i temacie, z którym do Was przychodzę, o koherencji serca. Dam Wam chwilę, żebyście tutaj wskoczyli, żeby Facebook Was poinformował, że już jestem. Zobaczymy, kto dzisiaj ze mną będzie. Ja sobie też wszystko tutaj ustawiam, żeby widzieć, czy się wszystko nagrywa. Widzę, że się już zbieracie. Cześć Aneto, hej, hej. No właśnie, nie wiem, co tu się dzieje. Co tu się dzieje, że raz widzę te komentarze, raz nie. No ale nic to. Witam Was bardzo, bardzo gorąco. I dzisiejszy temat, który chcę z Wami poruszyć, to koherencja serca. To jest taki temat, który od jakiegoś czasu mam wrażenie, że on jest zupełnie taki bardzo modern, mocno na topie. Dużo ludzi mówi o tej koherencji serca. Wszędzie jest pełno materiałów, medytacji, różnego rodzaju warsztatów. Witam Cię, Kamilo, cześć. I człowiek idzie, w to idzie, ale być może część z Was nie do końca wie, o co chodzi w tej koherencji serca. A jakiś czas temu dla mnie to też było coś absolutnie abstrakcyjnego. Mniej więcej półtora roku temu, kiedy usłyszałam pierwszy raz to określenie, to w ogóle nie wiedziałam, o co chodzi. Pomyślałam sobie, jaka koherencja serca, o czym ci ludzie do mnie mówią. Natomiast dzisiaj wiem, o co chodzi, wiem, czym jest koherencja. Natomiast ja jestem taką osobą, która wiele rzeczy wyciąga z własnego doświadczenia i dopiero potem znajduje na to określenie, dopiero potem gdzieś do mnie dociera, powiedziałabym, nazwa tego. I mogę to jakoś nazwać, mogę nadać temu określenie. A przez pewien czas robię jakieś rzeczy, doświadczam czegoś, ale nie wiem nawet, co to jest. I gdzieś potem wpada mi definicja i okazuje się, że to jest na przykład koherencja serca. I myślę sobie, o wow, umiem to. Nawet nie wiedziałam, że to umiem, albo że tego doświadczam, albo że to robię. I dzisiaj ważny temat, bardzo ważny. To jest chyba w ogóle temat, który przez cały czas również na tej grupie gdzieś w medytacjach się przewijał. To określenie, czyli koherencja serca, czym ona jest, na czym to polega, co to daje w ogóle i dlaczego jest ważne, czego możecie się spodziewać, kiedy ta koherencja serca następuje w Was. Więc zacznijmy może od tego. Nie przygotowałam sobie dzisiaj karteczek, a nie wiem, czy mam gdzieś jakieś czyste. Dobra, wezmę jakieś karteczki, żeby Wam to zobrazować. Okej, jestem, ale mam opóźnienie w tym, w przekazie obrazu. Zdążyłam wyjść, wrócić i dopiero teraz widzę siebie, że wędruję. Okej, dobra. Widzicie mój outfit dzisiejszy, mocno domowy. Powiem Wam tak, rok temu w życiu absolutnie nie wystąpiłabym w takim stroju na live'ie. W ogóle bym sobie na to nie pozwoliła. Wyszłabym z założenia, że to jest w ogóle absolutnie niedopuszczalne i mocno nieprofesjonalne. Dzisiaj, jak na każdym live'ie, pokazuję się Wam taka, jaka jestem i czasem pokazuję się sportowo, czasem pokazuję się elegancko, czasem jeszcze w jakiś tam inny sposób. Natomiast to jestem ja. To jestem absolutnie ja, więc ci z Was, którzy są zdziwieni albo zaskoczeni, jak to możliwe, że prowadzę live'a w takim stroju, to tak właśnie, że taka już jestem, po prostu. Daję sobie na to pełne pozwolenie. Dokładnie, luz bluz. Aneta, okej, wróćmy w takim razie do tego, czym jest ta koherencja serca. Okej, narysujmy sobie tutaj takie serce. I narysujmy sobie też mózg. Boże, jak ten mózg się rysuje. Nie wiem. Jakoś tak spróbuję go narysować, żeby on miał
Żebyście wiedzieli, że to mózg. Jakiś taki pofalowany jest. Może to nie będzie mózg. Okej. Okay. Z rysunku nigdy nie mam. Dobra. A co do stroju, co oznacza DKNY? To jakaś, wiesz co, marka, Łukasz. Jakiś rodzaj marki. Ja nie wiem, co to oznacza. Nie mam zielonego pojęcia. Nie zastanawiałam się, co to oznacza. Po prostu gdzieś ta koszulka jest dla mnie wygodna i dobrze leży, tak uważam. I tyle. Po prostu nie znam znaczenia tych słów. Jakiś pewnie skrót od nazwy. Ale myślę, że nic negatywnego, bo nie czuję negatywnych wibracji z tej nazwy. Cześć Anny. Cześć. Kogo ja tutaj widzę? Ktoś mi tu śmignął. Cześć Magdo i Łukaszu, cześć. Donna Karen, New York. Okej, ale to dobrze wiedzieć. Witaj, Justyna. Dobra, wróćmy do tematu. Czyli mamy tak, mamy mózg i serce. Czym jest przede wszystkim koherencja? Koherencja, kochani, to jest balans, równowaga, wyrównanie. Nie biorę tego z żadnej definicji, nie biorę tego z żadnego słownika, więc jeżeli gdziekolwiek znajdziecie inne określenie, okej, ja mówię Wam to, co do mnie przychodzi i jak ja to pojmuję, jak ja to rozumiem. Koherencja jest dla mnie wyrównaniem, balansem, równowagą fal elektromagnetycznych, fal, które są wydzielane przez, w tym przypadku, serce albo mózg, tak? Bo tutaj będziemy na tym live'ie rozmawiać o tych dwóch aspektach, czyli mózg i serce, dwa organy w naszym ciele, które są nie tylko organami, ale no, pełnią troszeczkę też również funkcje energetyczne. Tam mamy pewne przestrzenie energetyczne, które są cholernie ważne. I teraz to, co się dzieje w życiu człowieka na Ziemi, to jakiemu stresowi i jakim emocjom jesteśmy poddawani, jakie emocje do siebie przyjmujemy, to powoduje, że nasze fale wydzielane przez serce i wydzielane przez mózg są rozjechane, tak bym to nazwała, są rozjechane, czyli mamy jakieś przyspieszone bicie serca, albo jakieś palpitacje, albo jakieś wolniejsze zatrzymania, różnego rodzaju zawały i wstrzymania akcji serca. I tak samo jeżeli chodzi o mózg, on jest zupełnie rozjechany. Człowiek, który żyje w pełnej harmonii, balansie i równowadze życiowej, jego fale mózgowe oraz fale serca są zharmonizowane. Czyli mogłabym powiedzieć, że one są dostosowane do siebie i one idą równolegle. Dlaczego to jest... czy to w ogóle ma znaczenie? Od tego zacznijmy. Czy to w ogóle ma znaczenie, jak te fale wyglądają i czy one są ze sobą zharmonizowane, czy nie? Ma ogromne znaczenie, ponieważ nasz mózg odpowiada za pewne przestrzenie naszego życia, a za pewne funkcje życiowe, i nasze serce odpowiada również za pewne funkcje życiowe, ale też jest odpowiedzialne za pewien przekaz energetyczny. I teraz, jeżeli mamy rozjechany mózg i serce w falach elektromagnetycznych, w wibracji i w częstotliwości, która jest wydzielana, to mogłabym powiedzieć, że to trochę działa w ten sposób, jakbyśmy wzięli samochód i każde koło byłoby, w ogóle byłoby niedopasowane do siebie. Jak to się nazywa? Przypomnijcie mi, jak to się nazywa, kiedy jedziemy na ustawienie kół, żeby one były, żeby samochód jechał prosto. To ma jakąś nazwę swoją. Wyważenie? Wyważenie? Czy coś takiego? Wyważają koła? Coś takiego robią. Przypomnijcie mi, jak to się nazywa. Ale wiecie, o co chodzi, tak? Za każdym razem każdy, kto zmienia opony z zimowych na letnie albo z letnich na zimowe, to jedzie właśnie chyba na wyważenie kół albo na ustawienie zbieżności. Dobra, już mam. Ustawienie zbieżności, tak. I ta zbieżność, jeżeli jest nieustawiona, to nasz samochód może iść bokiem. Właśnie, dokładnie tak jak Łukasz napisał, zbieżność. A wyobraźcie sobie, że w tym przypadku dla nas nasz mózg, mówimy o organie, czyli nie o umyśle, mózg i serce, kiedy działają w niekoherencji, czyli są niezrównoważone i nie działają w balansie,
to tak naprawdę każdy sobie rzepkę skrobie i mamy ogromny rozjazd w naszym zdrowiu, w naszym samopoczuciu, w emocjach, które się dzieją, tych, które czujemy, a za tymi emocjami również idą myśli, więc jest totalny rozgardiasz, bałagan, jedno swoje, drugie swoje, a my czujemy jeszcze coś tam, a umysł, ciało przetwarza jeszcze coś tam i jest po prostu totalny rozjazd. I teraz koherencja. Koherencja jest stanem, gdzie my wprowadzamy balans i równowagę właśnie w przestrzeń, na przykład serca albo mózgu. I wprowadzenie tego balansu powoduje, że rytm serca wyrównuje się i powoduje, że fale mózgowe dostosowują się do rytmu serca i zaczynają działać w równowadze, zaczynają działać w tej samej przestrzeni. I jest możliwość zobaczenia czasem, tak narysuję Wam to tak, że tak powiem, mocno chałupniczo, bo nie znam się do końca na wszelkich parametrach EKG i KTG i coś tam jeszcze, co wszystkich tych sprzętach, które mierzą fale i rytmy serca i fale mózgowe. Natomiast pokażę Wam wzór, mniej więcej jak to wygląda, kiedy obie te przestrzenie są w niekoherencji i co się dzieje, kiedy są w koherencji. To jest tak, to by wyglądało wtedy. Nawet może inaczej. Tak bym to pokazała Wam. Mam nadzieję, że mi się uda, ok? Czyli mamy umysł, mamy mózg, nie umysł, mózg, mamy mózg, obok mamy serce i fale zmierzone, w jaki sposób wyglądają, jak wygląda wykres częstotliwości pracy serca i fal umysłu, i fal mózgu, tak? Czyli tak naprawdę jedno sobie, drugie sobie, jest to zupełnie ze sobą nie w żaden sposób nie połączone. To tak naprawdę jest mocno obrazowo, chcę Wam to pokazać, ale rzeczywistość, kiedy my przyjrzymy się 24-godzinnemu rytmowi naszego serca albo i połączymy to z falami mózgu, to zobaczymy, że jest gigantyczna rozbieżność. I ta gigantyczna rozbieżność powoduje wszelkiego rodzaju choroby, lęk, panikę, niepokój, smutek, wszelkiego rodzaju depresje, gorsze samopoczucie, dolegliwości, bóle, ale także idzie w dalszym kierunku, czyli różnego rodzaju nowotworów, częstszego zachorowania i podatności na te choroby. I teraz w dzisiejszych czasach to, co się teraz dzieje, jestem jakby świeżo po jednym z seminariów z doktorem Joe Dispenza, który jest, dla mnie powiedziałabym, że jest dla mnie guru w przestrzeni koherencji serca. I to, co się obecnie dzieje na świecie, szczególnie jeżeli chodzi o koronawirus i COVID, były przeprowadzane przez niego i przez jego instytut badania na krwi ludzi. Sprawdzano, w jaki sposób ta krew i cząsteczki krwi, białka reagują na wirus w przypadku osoby, która jest w niekoherencji serca w relacji do osoby, która jest w koherencji serca. I słuchajcie, wyniki były absolutnie rozkładające na łopatki. Ja mam gęsią skórkę, jak o tym mówię, ale to jest niesamowite, kiedy mamy możliwość zobaczenia i że tak powiem, czarno na białym doświadczenia tego, co sami sobie robimy, pozwalając na to, bo czy świadomie, czy nieświadomie, jesteśmy dorosłymi ludźmi i to, że z czegoś sobie nie zdajemy sprawy, to tak naprawdę nie usprawiedliwia nas i nie powoduje, że nie ponosimy tego konsekwencji, bo ponosimy, oczywiście, że ponosimy. I teraz czarno na białym zostało pokazane, że człowiek, który funkcjonuje właśnie w koherencji, ma w koherencji serce i mózg, te fale są do siebie dopasowane, a zatem idą określone emocje, o których za chwilę Wam będę mówić, to atak, który został zamierzony przez właśnie wirusa, w ogóle w żaden sposób nie
nie wpłyną na te białka we krwi, nie wpłyną na te krwinki, nie zostały te cząsteczki zaatakowane. Nie będę mówić tutaj, używać naukowego nazewnictwa, bo nie jestem żadnym doktorem nauk. Natomiast myślę, że wiecie, o co chodzi. Natomiast w przypadku człowieka, który absolutnie w ogóle nie ma żadnej świadomości na ten temat i żył w ogromnym stresie i żyje w ogromnym stresie, tam te krwinki, te białka i wszelkiego rodzaju cząsteczki, molekuły zostały zaatakowane i zainfekowane przez wirusa mega szybko i poddane transformacji, mutacji, zakażeniu. Więc to był przykład, który został i badania, które zostały przeprowadzone przez m.in. doktora Joe Dispenza, ale też i drugiego naukowca, i wspólnie dotarli do takiego punktu, gdzie ta koherencja serca w połączeniu z naszym mózgiem to nie jest tylko coś, żeby się nam fajnie żyło i żebyśmy czuli błogość, lekkość i spokój i miłość, ale to idzie za tym także nasze zdrowie. Nasze zdrowie i nasze życie, bo w obecnym czasie, tym co się dzieje, ludzie są przerażeni i szukają w atakach paniki, lęku i strachu rozwiązania, jak się chronić przed tym, co się dzieje na świecie, jak się nie zarazić, jak się nie zakazić. Nie daj Boże, jak już się ktoś zarazi, to jest ogromny lęk, że umrze i zaczyna popadać w depresję. I ja rozmawiałam niedawno ze swoimi rodzicami i to jest coś niesamowitego, jak ludzie po 60, nie tylko moi rodzice, ale w ogóle wiele osób starszych jest przerażonych tą sytuacją i oni poszukują rozwiązania, poszukują ochrony, poszukują czegoś, co ich zabezpieczy przed ewentualną śmiercią. I to jest zupełnie naturalne, że ten strach się pojawia w człowieku, natomiast te poszukiwania idą nie w tą stronę, co trzeba. Teraz w sumie nie wiedziałam, że ten live będzie w takim kierunku szedł. Chciałam Wam krótko tylko powiedzieć, czym jest ta koherencja serca, a tutaj wypływa mi dużo, dużo szerszy aspekt, ale myślę, że to może być ważne dla części z Was. Teraz, co się dzieje, kiedy my w tej koherencji jesteśmy, kiedy nasz umysł jest w koherencji? Mniej więcej wygląda tak. Na diagramach, na wykresach w ten sposób wygląda linia odczytu serca i linia odczytu fal mózgowych i one są dosłownie identyczne. Mi nie udało się może tego narysować tak, jak powinno być to narysowane, ale myślę, że jest wystarczająco do zobrazowania, jak to wygląda. To nie są rzeczy, które ja sobie wyciągnęłam z palca, które sobie wyssałam z palca, to są rzeczy, którymi się z Wami dzielę. Tak jak powiedziałam, jestem świeżo nie mogę nazwać tego konferencji, ale swoistym seminarium właśnie z doktorem Joe Dispenza, które się odbyło wczoraj i miałam możliwość uczestniczenia w tym i przyjrzenia się, więc jest to tak naprawdę bardzo świeża rzecz. To, co było nam pokazane, to, co było nam przedstawione jako wyniki badań, było czymś, co mnie absolutnie zszokowało, ponieważ dotychczas ja widziałam, jak to działa, natomiast nie widziałam tego na żywo, nie miałam okazji zobaczyć tego właśnie na takich diagramach. Dzisiaj chcę się z Wami tym podzielić. Łukasz pisze, ale nauka potwierdza te zapisy, zbieżność i rozbieżność fal mózgowych i rytmu serca, jak i ich wpływ na funkcjonowanie człowieka. Tak, tak. Tak potwierdza, czyli to, o czym Wam powiedziałam. I za chwilę będę Wam też mówiła o tym, jakie są efekty, czyli co się dzieje, co powoduje, kiedy jesteśmy w koherencji, bo dochodzi do niesamowicie fantastycznych uzdrowień człowieka. I to jest moment, w którym my zaczynamy wracać do siebie, do swojego źródła, do swojej mocy, do tego, co jest w nas wewnętrznie, zamiast poszukiwać na zewnątrz, czyli wprowadzenie tych dwóch organów w przestrzeń koherencji i równowagi powoduje, że nasze całe ciało i energia wokół nas oraz fale, które my wydzielamy jako istota energetyczna,
zaczynają ulegać zmianie, podnoszą się nasze wibracje. I te podnoszenie wibracji ma niesamowite skutki dla naszego zdrowia, bo ludzie zdrowieją, następują cuda. Jedna z kobiet, o której wczoraj było mówione właśnie podczas tego spotkania, która miała uszkodzony trwale wzrok i powiedziano jej, że oślepnie, była na jednym z takich eventów u doktora Dispenzy i słuchajcie, podczas medytacji, gdzie były mierzone fale mózgowe i rytm serca, ponieważ ludzie, którzy uczestniczą w tych spotkaniach, poddawani są takiemu badaniu po to, aby mieć ewidencję, aby mieć dokumentację dla nas, ludzi, którzy gdzieś z zewnątrz pierwszy raz w to wchodzą i nie wiedzą, co to jest, żeby nie było to gołosłowne. I było pokazane, co się dzieje z tą kobietą, kiedy jej ciało zaczyna uzdrawiać siebie samo, wyrównując to fale. I słuchajcie, nastąpiło absolutny niesamowity cud na oczach ludzi, kiedy kobieta zaczęła widzieć po prostu. Więc to są rzeczy niesamowite i tych takich uzdrowień i wyzdrowień podczas różnego rodzaju sesji, ale też i samodzielnych medytacji, samodzielnego wprowadzania siebie w koherencję serca i mózgu, tych uzdrowień jest coraz więcej na świecie, jest ogrom dowodów na to, które są zbierane właśnie przez jego instytut i publikowane, żeby ludzie wiedzieli, jak to działa. Czyli przede wszystkim dla nas, tak jak ja mogę Wam opowiedzieć, z punktu takiego, nazwijmy to na chłopski rozum, działa to w ten sposób, że zaczynamy wracać do siebie, do swojego źródła i do wewnętrznej równowagi. Ale takiego poziomu równowagi, o którym myślę, że niewiele osób jest w stanie sobie nawet wyobrazić i przyjąć, czym ta równowaga jest, ponieważ moment, w którym nasz rozum i serce wchodzą w koherencję, jest momentem, w którym Twoje ciało jest zalane strumieniem tak niezwykłej błogości, miłości, takiego poczucia zaopiekowania. To jest zbliżone do tego, jakby matka tuliła swoje dziecko w ramionach z niesamowitą miłością i to dziecko po prostu to czuje. I to jest to, co my otrzymujemy, kiedy wchodzimy w koherencję. Kiedy my te fale wyrównujemy. I teraz, kiedy my jesteśmy w koherencji, wchodzimy na wyższe wibracje, a na tych wyższych wibracjach jesteśmy w stanie się połączyć między innymi z polem kwantowym, z nieograniczoną ilością potencjałów. I od nas tylko zależy, co dalej zrobimy, będąc w tej koherencji, ponieważ nasz umysł, już nie mózg, a umysł i podświadomość w tej przestrzeni wysokich wibracji są bardzo podatne na sugestie i bardzo łatwo chłoną wszystko, co mówimy. Czyli teraz każda rzecz, którą my przekażemy, że jest realna, kiedy jesteśmy w koherencji, zostanie przyjęta za fakt. I jeżeli nasz umysł w to uwierzy, to stanie się to rzeczywistością. Po prostu. I kiedy umysł wierzy, zaczyna to przenosić do naszego ciała w formie emocji i myśli i zaczyna się uruchamiać pewien proces machiny, również chemicznej, biochemicznej w naszym ciele, co wpływa na nasze geny, na białka, na to, co zostaje wytworzone przez nasze ciało, aby wyrównać nasze samopoczucie i stan psychiczny do tego, co pokazuje nam umysł. Czyli umysł nam pokazuje, jestem szczęśliwym człowiekiem, jestem kochanym człowiekiem, jestem zaopiekowany, czuję się bezpiecznie. Bum! Ląduje to w przestrzeni ciała i ciało zaczyna produkować wszystkie enzymy, wszystkie białka, które są potrzebne, aby ta równowaga nastąpiła, czyli w tym przypadku równowaga samopoczucia między umysłem a ciałem, sercem, mózgiem i zaczyna się, powiedziałabym, reakcja chemiczna w nas, którą my odczuwamy jako fantastyczne samopoczucie. Ale to nie jest samopoczucie takie, którego możecie doświadczać na co dzień. Ten poziom, o którym mówię, jest tak niewyobrażalnie wspaniały, jest takim uczuciem przepełnienia i poczucia jedności,
ale jedności nie samym ze sobą, ale jedności z wszystkimi wokół, z całym światem. I nagle zaczynacie patrzeć na każdą rzecz, która was otacza i na człowieka, który obok was jest i patrzycie na niego przez swoje oczy, wchodząc w jego oczy i widzicie, mogłabym powiedzieć, duszę, zaczynacie widzieć w tym człowieku istotę energetyczną, zaczynacie widzieć głębię, której nigdy wcześniej nie byliście w stanie zobaczyć. I na tym poziomie nie ma miejsca na krzywdę, na tym poziomie nie ma miejsca na lęk, na tym poziomie nie ma miejsca na to, żeby wracać do tego, co było, na to, co jest złe, na to, co jest niedobre, na to, co nam człowiek inny wyrządził, kiedy byliśmy dzieckiem, albo x czasu temu. Tam nie ma na to miejsca, dlatego że jesteśmy na tyle wysoko, że my nie chcemy w ogóle wchodzić w to, co było. Widzimy szerszą perspektywę całości. Jesteśmy powyżej wszelkiego rodzaju krzywd. I tam, w tej przestrzeni, wszystko to, co złe, co się przydarzyło, zostaje rozpuszczone. Jest to tak niezwykłe doświadczenie, że kiedy choć raz tego doświadczysz, zawsze będziesz chciał tam być. I zawsze będziesz chciał do tego wrócić. I od tego momentu będziesz robić wszystko, absolutnie wszystko, każdego dnia, żeby znowu tam wrócić, żeby znowu to poczuć. W pewnym momencie podczas praktyk medytacyjnych, ponieważ to jesteśmy w stanie osiągnąć właśnie poprzez medytację, w pewnym momencie, kiedy nasze ciało zaczyna być przyzwyczajane do tego stanu, po pewnym czasie wchodzi w koherencję samoczynnie w ciągu dnia, bez medytacji. I teraz, jeżeli my jesteśmy w stanie przez pół godziny albo przez godzinę w medytacji być w tej koherencji i czujemy to cudowne, wspaniałe uczucie. Ono się utrzymuje oczywiście przez jakiś czas, ale potem jesteśmy przytłoczeni różnego rodzaju wydarzeniami, które się dzieją w ciągu dnia, ludźmi, którymi się otaczamy na co dzień, środowiskiem, w którym żyjemy. I w pewnym momencie zaczyna to opadać, bo jeżeli nic z tym nie robimy i nie pracujemy ze sobą, nie pracujemy ze swoimi emocjami, to tak się zaczyna dziać, czyli z powrotem zaczynamy wsiąkać jak gąbka, którą wycieramy jakiś syf i nie płuczemy jej, więc coraz więcej wieczorem jesteśmy w miejscu, w którym byliśmy, zanim się koherencja pojawiła. I teraz znowu wchodzimy w tą medytację i znowu czujemy tą koherencję, znowu czujemy tą błogość, znowu czujemy to cudowne, wspaniałe uczucie. I wtedy możemy położyć się spać, rano wchodzimy ponownie i znowu mamy wspaniały dzień. Ale wyobraźcie sobie teraz, jak to by było, gdybyśmy cały czas to czuli. Czyli od momentu przebudzenia po moment pójścia spać, cały czas byśmy byli w tej wibracji. Wibracji, która powoduje, mówię wam to z własnego doświadczenia, że patrzymy na człowieka absolutnie inaczej. To, co widzimy w drugiej osobie, w oczach tej drugiej osoby, tego nie da się opisać. Ja nie jestem w stanie wam opisać, mi się zaraz załamie głos. Zaraz mi się załamie głos, dajcie mi chwilę. Ponieważ wewnętrznie czujemy tak ogromną miłość, jest to miłość, która nas tak bardzo wypełnia, że my możemy tylko dawać miłość drugiej osobie. My naprawdę nie chcemy nic więcej. Niczego więcej. My nie chcemy się z nikim kłócić, my nie chcemy widzieć, że ktoś jest taki, straki, owaki, my nie zauważamy i nie jest nam to potrzebne do niczego. Wyciąganie na wierzch czyichś wad, że ktoś czegoś nie postawił na miejsce, że ktoś czegoś nie odłożył na miejsce, że ktoś po sobie zostawił bałagan, że dziecko buty zostawiło w przedpokoju, to przestaje mieć znaczenie. To nie znaczy, że olewamy temat, ale patrzymy na tą drugą osobę z tak ogromną miłością, że zaczynamy komunikować się z nią z innej przestrzeni. Z przestrzeni takiego zrozumienia, miłości, wdzięczności. Potrafimy komunikować się z nią z przestrzeni serca, powiedzieć do niej rzeczy tonem głosu i słowami, których nigdy wcześniej nie użyliśmy. I co się wtedy dzieje, kiedy ta osoba od nas to odbiera? Pierwszy to jest zdziwienie i zaskoczenie, ale wyobraźcie sobie, że reakcja tej osoby jest tak szybka i tak szybko przejmuje naszą wibrację i zaczyna reagować razem z nami, tą samą falą.
i wznosić się wyżej. Więc moment, w którym ty, jako jedna, jedyna osoba w domu, zaczniesz doświadczać koherencji serca, zaczniesz wchodzić w tą przestrzeń równowagi i balansu, będzie momentem, który spowoduje, że wszystkie osoby w twoim domu to odczują. Będziesz jakby pierwszym tym ogniwem, który rozpocznie niesamowitą zmianę. Ogniwem, który rozpocznie, ogniwem, który być może zakończy, który przerwie, bo będziesz na wiele rzeczy patrzył z innej strony. W wielu sytuacjach, kiedy normalnie reagujemy złością, agresją, smutkiem, żalem, nagle reagujemy zupełnie inaczej. Mamy w sobie ogromny spokój. Przepełnia nas ogromny spokój, wewnętrzny spokój. Jestem, okej. To jest po prostu niesamowite. Niesamowite doświadczenie. Wymaga trochę praktyki, ale jeżeli się zaweźmiesz, a od tego to zależy, jesteś w stanie to osiągnąć. I teraz, w jaki sposób jesteśmy w stanie ułatwić sobie wchodzenie w tą koherencję? Bo nie mogę powiedzieć, że to jest super łatwe, dlatego że wymaga to mocnego samozaparcia, ale też i określenia intencji, czego ty chcesz. Czego ty chcesz w życiu? Czyli takiej decyzji, podjęcia decyzji, dziś, tu i teraz. Dosyć. Kończę. Nie będę ciągle rozbabrywać, grzebać, wyciągać, wywalać przeszłości. Nie będę w nią wchodzić. Definitywnie. Koniec. Finał. Nie chcę tego więcej robić. Od dziś, tu i teraz. Wybieram inne. Wybieram nowe. Wybieram miłość, wybieram spokój i zaczynam w tym kierunku iść, czyli w kierunku emocji, które nas podnoszą do góry. I absolutnie naturalną i normalną rzeczą będzie to, że w ciągu dnia będziesz miał od kilkudziesięciu do kilkuset razy sytuację, kiedy po prostu cię to będzie ciągnęło w drugą stronę. I będziesz miał ochotę się poddać. I będziesz miał ochotę powiedzieć: mam to w dupie, mam dosyć, to nie działa, nie mam siły, to jest ponad moje siły, ja po prostu nie dam rady. Będą się działy takie rzeczy, ponieważ ja wiem to po sobie. Ale moment, w którym mimo wszystko staniesz powyżej siebie starego, tej starej wersji, która żyje w tej przeszłości, która wraca do tej przeszłości, która tłumaczy to, że jest w miejscu, w którym jest, dlatego że wydarzyło się, co się wydarzyło i ma wyjaśnienie na wszystkie swoje potknięcia, na wszystkie swoje upadki, bo inni to spowodowali, bo w domu było, co było i finał, i teraz mam gówniane życie. Jeżeli staniesz powyżej tej wersji siebie, jeżeli za każdym razem, kiedy będzie cię ciągnęło, żeby się usprawiedliwić tym, co było kiedyś, albo będzie cię ciągnęło do tego, żeby czuć te emocje, znane tobie emocje, negatywne emocje, niskowibracyjne, a ty mimo wszystko powiesz: nie, nie Sylwia, nie, ja wiem, że ty jesteś przyzwyczajona do tego, że najlepiej jest usiąść, ponarzekać, pojęczeć, wykonać telefon do koleżanki, do przyjaciółki albo do siostry i powiedzieć: to, tamto, sramto i w ogóle wszystko jest do dupy i wszyscy mnie wkurzają i nic mi nie idzie. Nie, ja wiem, że tak jest najlepiej, ale od dzisiaj zdecydowałam, że będziemy robić inaczej. I zaczynamy razem inną drogę. I bierzesz tego starego, starą siebie, tą starą wersję za fraki i wsadzasz w nową przestrzeń. Witaj Teresko, cześć kochana. I witaj Aniu, witaj Kamila, witajcie kochani, witam się z wami wszystkimi. Nie chciałam przerywać tego, co po prostu płynęło. Więc to jest coś niesamowitego. Moment, w którym podejmujesz taką decyzję. Teraz, jeśli podejmiesz tą decyzję tak definitywnie i tak mocno, że tupniesz nogą i powiesz: nie, od teraz będzie po mojemu i koniec. I wytrwasz w tej decyzji. Jesteś w stanie osiągnąć to, o czym mówię, ponieważ to osiągają zwykli ludzie. To nie są jakieś osoby, które medytują, to nie są osoby, które są coachami, mentorami, którzy siedzą od lat w rozwoju osobistym. To są zwykli ludzie. Wiele z tych osób jest ludźmi, którzy mogliby siedzieć naprzeciwko ciebie w pracy. Takimi, którzy pracują w fabrykach, w magazynach, którzy robią zwyczajne rzeczy, pracują w sklepie,
sprzedają towary, robią jakieś roboty drogowe. To są zwykli, zwyczajni, absolutnie ludzie, którzy w pewnym momencie podjęli decyzję, że nie chcą takiego życia, nie chcą w ten sposób żyć, że chcą coś zmienić i zaczęli szukać drogi. I możliwe, że otarli się o drogę praca z przeszłością. Możliwe, całkiem możliwe. I możliwe, że nawet weszli w tą drogę. I możliwe, że w pewnym momencie zdecydowali, że nie chcą iść tą drogą, ponieważ to nie daje tego, czego oni potrzebują, nie daje tych efektów. Bo co jest efektem naszym? Czego my tak naprawdę chcemy? Co ta koherencja ma nam dać? To, czego my poszukujemy i ciągle poszukujemy odpowiedzi i drogi, to tak naprawdę jest jedno. Droga do nas, samych, do naszego prawdziwego jestestwa, do tego, kim naprawdę jesteśmy w sobie wewnętrznie. I to jest ciągłe poszukiwanie pytań, wskazówek, podpowiedzi, jak dotrzeć do siebie, jak wrócić do siebie, jak z powrotem być tą osobą, taką czystą, taką prawdziwą, taką, która kocha siebie, akceptuje siebie, kocha innych ludzi, ale miłością bezwarunkową, miłością, za którą nie stoi żaden erotyzm, nie o tym rozmawiamy, absolutnie nie, nie ten rodzaj miłości mam na myśli. Za każdym razem, słuchajcie, kiedy mówię słowo miłość, to mam na myśli miłość, która otula człowieka, która powoduje, że człowiek czuje się jak w ramionach ukochanej matki. Nawet jeśli część z Was nie wie, jak to jest, wyobraźcie sobie matkę, która trzyma swoje ukochane, maleńkie niemowlę przy piersi i patrzy wzrokiem przepełnionym miłością. Jak to dzieciątko może się tam czuć? Tak czuje się człowiek, który wchodzi w koherencję, którego fale mózgu i serca zaczynają działać w tym samym rytmie, o równym rytmie, wznosząc wibracje w górę. Tak to wtedy wygląda. Jeśli macie pytania, kochani, pytajcie, ja będę odpowiadać za chwilę, na koniec live'a. I teraz, co pomaga, co bardzo mocno pomaga wejść w tą koherencję? Wchodzimy w nią najłatwiej poprzez medytację. Ale ja zauważam z własnego doświadczenia, już o tym mówiłam, że jak obserwowałam i słuchałam innych uczestników, którzy są również na grupie mentoringowej u doktora Joe Dispenzy, ja zauważyłam, że wiele osób używa tylko medytacji. I można używać tylko medytacji, ale uważam, że czasem jest to, powiedziałabym, trudniejsza droga. Trudniejsza, bo to jest trochę tak, jakbyśmy próbowali uspokoić rozwydrzone dziecko, takie, które jest rozgniewane i próbujemy je usadzić. I próbujemy, żeby ono sobie usiadło i żeby ono spokojnie posiedziało i żeby ono ochłonęło. I to jest droga przez mękę, bo tym dzieckiem, takim rozwydrzonym, rozwrzeszczanym jest nasze ciało. I to jest trochę droga przez mękę. To jest próba ujarzmienia dzikiego konia, to jest próba okiełznania dzikiego zwierza poprzez, nazwijmy to, takie trzymanie go w miejscu. Ponieważ trudno jest wejść w koherencję serca i w ogóle trudno jest wejść w medytację, kiedy jesteśmy w emocjach tych z drugiej strony. Czyli jeżeli mamy w sobie jakieś emocje smutku, żalu, złości, zdenerwowania, przygnębienia, kiedy siadamy do tej medytacji, jesteśmy bombardowani milionem myśli i ogarnięcie tego jest trudne. Nie mówię, że niemożliwe. Jest możliwe, po pewnym czasie zaczynamy wchodzić w tą medytację, ale jest ten początek bardzo trudny. I ja zauważyłam z własnego doświadczenia fenomenalną rzecz, że kiedy siadam i najpierw piszę w dzienniku, co czuję, czyli po prostu odpowiadam sobie na pytanie, co ja czuję teraz i wywalam ten cały syf, ale tak bez ogródek, wiecie. Jeżeli chcę przeklinać, to przeklinam. Jeżeli chcę wyzywać, to wyzywam. Jeżeli chcę po prostu powiedzieć to, co czuję, jak czuję, to pozwalam sobie na to, wywalam to wszystko. To moment, w którym to wywalę, czyli dojdę do takiego punktu, okej, dobra, już nie mam co powiedzieć. Powiedziałam wszystko i już jakby nie czuję potrzeby więcej mówienia tego. To moment, który oczyszcza nasz umysł z tych myśli, ale też i oczyszcza emocje. Czyli te najgorsze emocje przewalane są na papier. I wtedy wchodzę sobie w medytację i zauważam, że ta medytacja jest dużo łatwiejsza, aby osiągnąć koherencję. Dużo, dużo łatwiejsza. Więc dla tych z Was, którzy pracują z dziennikiem,
może to będzie wskazówka dla tych z Was, którzy nie pracują z dziennikiem, dziennik zwykły zeszyt, który sobie zakładasz i piszesz. Może być to jakaś dodatkowa rzecz, która Wam pomoże. I teraz, na czym polega medytacja, gdzie uzyskujemy koherencję serca? Przede wszystkim na tym, aby dawać uważność swojemu sercu i oddechowi, czyli oddychamy do serca i ten oddech ma być zrównoważony. Możemy tutaj używać różnych technik oddechowych. Ja zachęcam Was do tego, żeby oddech był przeponowy, czyli unosi się najpierw nasz brzuch, tutaj poniżej, tuż poniżej żeber, unosi się nasza przepona, a dopiero potem klatka piersiowa. Z wdechem odwrotnie, czyli najpierw klatka piersiowa opada, potem brzuch opada. Tak? I w ten sposób oddychamy, wsłuchując się w rytm w serca. I w pewnym momencie dojdzie do takiego punktu, kiedy Wy nie będziecie już, nie będziecie mieć wokół siebie żadnych myśli. Nie będziecie czuć niczego, nie będziecie wiedzieć niczego, nie będziecie czuć ciała, nie będziecie czuć żadnych emocji, nie będziecie czuć zupełnie nic. Staniecie się jakby nicością. I to jest moment przeskoku. Moment przeskoku i połączenia się między innymi z polem kwantowym, czyli miejscem, gdzie możliwe jest kreowanie Waszego życia, naszego życia z poziomu energii. I tam zaczynamy decydować, co zapraszamy do naszego życia, jakie emocje, jakie wydarzenia, ale poprzez energię, czyli najpierw tam w energii się to tworzy i energia kumuluje się w to, czego chcemy i wtedy ściągana jest poprzez emocje do naszego ciała. Moment, w którym poczujesz tą nicość i wyjdziesz poza wszelkie znajome Tobie emocje, stanie się momentem, kiedy nagle, ja mogłabym powiedzieć, czasem się to objawia w taki sposób, że robi się taki rozbłysk. Widzisz jasność, ogromną jasność i w pewnym momencie po prostu spływa na Ciebie błogość. Ale taka błogość, niektórzy to porównują do ekstazy, jak bierze się narkotyki. Osoby, które kiedykolwiek korzystały i próbowały ekstazy, to będą wiedziały, o czym mówię. Że jest to taki stan ogromnego błogostanu, ale takiego błogostanu, który trudno jest uzyskać tak na co dzień dla zwykłego człowieka. I to jest ten moment. I w tym momencie, kiedy jesteś, wtedy możesz zacząć kreować wszystko. Absolutnie wszystko. Zaczyna się wtedy poziom, kiedy jesteś kreatorem, a nie robotnikiem. I zaczynasz zamaczać ręce w energii, która potem materializuje się w Twojej rzeczywistości. I kiedy wracasz do siebie, kończysz medytację i wracasz, wokół Ciebie zaczynają się dziać niesamowite rzeczy, zaczynają się niesamowite wydarzenia zdarzać. Nagle gdzieś ktoś, jakoś, coś Ci powie, zupełnie niespodziewanie, albo spotkasz kogoś i coś jedno od drugiego zatrybi i pociągnie ze sobą kolejne zdarzenia i wydarzenia i nim się obejrzysz, masz to, co bardzo chciałeś, a co przez bardzo długi czas w ogóle było nierealne. I dzieją się naprawdę absolutnie magiczne i niezwykłe rzeczy. Właśnie z tej przestrzeni. Dzieją się bardzo, bardzo szybko. Przychodzą rozwiązania, przychodzą wskazówki, przychodzą podpowiedzi, bo możesz tam uzyskać wszystko, czego potrzebujesz. I tym jest właśnie koherencja serca w połączeniu z koherencją mózgu. Bo samo serce to, ja bym powiedziała, nie jest nie wszystkim. Kiedy łączymy, kiedy wchodzimy w balans, balansujmy przestrzeń swojego mózgu, przestrzeń serca, aby to działało w równowadze, bo wtedy zaczynamy wytwarzać pole energetyczne wyższych wibracji i dzięki temu nasz umysł dostaje wskazówkę, co się dzieje. Zaczynamy być szczęśliwi. Okej, Sylwia zaczyna być szczęśliwa, no to dajmy jej jeszcze tej pary, niech ma więcej tego szczęścia. I zaczynają się wytwarzać endorfiny i wszystko to, co jest potrzebne, żeby czuć się jeszcze bardziej szczęśliwym. Czy macie pytania? A dziękuję, kochana. Ten obraz, słuchajcie, ten obraz. Kochani, ten obraz namalowała
namalowała Aneta. Aneta Grabowska, zobaczcie, jaki on jest piękny. Pokażę Wam go w całości. Patrzcie. Jest wspaniały po prostu. Jest cudownym obrazem. Ja wiem, że Aneta go przedstawiała trochę w inny sposób. On powinien wisieć chyba w poziomie. Ja go powiesiłam w pionie, dlatego że dla mnie ta część to symbolizuje przejście do pola kwantowego. Ja bym to nazwała, że tutaj mam Ziemię, tam jest Wszechświat i to jest droga po prostu, kanał, który łączy. Ja to tak przynajmniej, ja to tak interpretuję, jak zobaczyłam ten obraz, to pomyślałam sobie, to jest po prostu niesamowite i zapragnęłam go tak bardzo, że bardzo szybko znalazł się u mnie. Także jeżeli ktoś ma ochotę, Aneta jest tutaj teraz z nami na live, możecie się do niej zgłosić, bo przepiękne dzieła sztuki tworzy. Dobra. Aneta pyta, ale jesteśmy w niej tylko podczas medytacji, czy ta równowaga zostaje po skończonej medytacji? No właśnie, ta równowaga tej koherencji serca bardzo mocno jest uzależniona od tego, kim ty jesteś na co dzień. I tak jak powiedziałam, jeżeli nic ze sobą nie robisz i wchodzisz w tą medytację, to tak naprawdę równie dobrze można to porównać do tego, kiedy sprzątasz dom, a potem wchodzisz w butach z bagna, z błotem i wchodzisz i siadasz na kanapę. To się po prostu ma nijak. To będzie robota tylko na chwilę. Więc nijak się ma wchodzenie w koherencję, nijak się ma próby jakiekolwiek w medytacjach, jeżeli ty nie chcesz niczego więcej ze sobą zrobić. Na koniec jeszcze Wam tylko powiem, bo to mnie gdzieś za każdym razem porusza, kiedy ja słyszę od ludzi i ludzie jakby chwalą się tym przede mną, że oni wchodzą w medytację, oni taki błogostan czują i oni są tacy otoczeni miłością. I potem pytam, okej, dobra, a co tam poza tym u Ciebie? I ten ktoś mi mówi, a wiesz, bo tam wiesz, jacy są moi rodzice i tacy sracy i owacy i zaczyna się po prostu jazda. Jeżeli ja coś takiego słyszę, to dla mnie to jest właśnie to, czyli okej, robi robotę w medytacji, ale z drugiej strony włazi z butami, a z błotem do swojego łóżka, do swojej pościeli i robi syf, czyli jedno z drugim w ogóle ma się nijak, to się po prostu w ogóle nie spina. Także oczywiście ja jakby nie oceniam, bo każdy ma swoją drogę, natomiast zawsze z takim powiedziałabym przyglądam się temu, co takie osoby mówią i życzę im, żeby w pewnym momencie zobaczyli w tym siebie, gdzie to jest naprawdę i czy ta medytacja i to, o czym mówią, czy to jest dla nich, czy to jest tylko dla świata na zewnątrz. Czyli Sylwia, polecasz dziennik i rozmowę z samym sobą przed medytacją? Tak, polecam. Tak jak mówię, ja z własnego doświadczenia, za każdym razem, kiedy próbuję wejść w medytację bez dziennika, jest to dużo trudniejsze. Kiedy wchodzę w nią z dziennikiem, czyli poprzedza to pisanie, to są momenty, kiedy, słuchajcie, uzyskuję koherencję serca w ciągu kilkunastu sekund i to jest absolutnie fenomenalne. Absolutnie fenomenalne. I doświadczam tego każdego dnia. Za każdym razem, kiedy próbuję mimo wszystko przeforsować sobie, żeby zrobić to bez dziennika, to nie jest moje jakieś przekonanie, bo ja wychodzę z założenia, lepiej wejdźmy od razu w medytację, po co mamy się babrać jeszcze z dziennikiem i tracić czas na dziennik, jeżeli mogłabym zrobić to samo przez medytację, tak? To usiadłabym sobie od razu do medytacji, a co? Nie będę tutaj jakichś przygotowań robić. Ale okazuje się, dla mnie przynajmniej, że wtedy jest łatwiejsze wejście, bo pozbywam się syfu tego, który mam i tego, który w sobie noszę. Pozbywam się tych emocji i łatwiej, dużo, dużo łatwiej. I tak jak mówię, zauważyłam, bardzo często pojawiają się właśnie takie rozmowy na tej grupie mentoringowej, gdzie ludzie borykają się z tym i mówi ktoś, że na przykład 2 godziny siedzi w medytacji i za cholerę nie jest w stanie poczuć tej koherencji, nie może się wybić i trwa to na przykład ileś tygodni i nie może po prostu w to wejść i ciągle ma ten natłok tych wszystkich myśli i tych emocji trudnych. Dla mnie rozwiązaniem jest wtedy właśnie dziennik. Więc popróbujcie, zobaczcie, co jest dla Was. Która z rzeczy będzie z Wami, że tak powiem, współgrała.
Wiadomo, że na początku jest duża sinusoida, to wchodzenie z butami do pościeli nieuniknione. Tak, to też oczywiście, masz rację, dokładnie tak jest, Dorota, jak piszesz, że rzeczywiście będziemy trochę upadać i trochę się podnosić, trochę potykać się i trochę wstawać. I tak będzie wyglądało, ale tu, dlatego ja mówię, że bardzo ważną rzeczą jest świadomość i uważność, a także twoja intencja, po co to robisz. I łapanie się na tych momentach, bo ja nie mówię, że ja tego nie robiłam, czy że nie zdarza mi się to czasem. Oczywiście, że mi się to zdarza, jeszcze wciąż, ale dziś ja się na tym bardzo szybko łapię. Kiedyś ja bym po prostu popłynęła. Tak? Okej, dobra, kochani. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiaj. Chcę wam jeszcze tylko zapowiedzieć jedną rzecz, a dokładnie dwie. Albo jedną wam zapowiem. Chcę wam zapowiedzieć jedną rzecz, że właśnie przygotowuję warsztat 21-dniowy dotyczący puszczenia przeszłości i powrotu do siebie, do takiego prawdziwego siebie, do prawdziwego źródła. Jest to warsztat, który jakby wchodzi na miejsce warsztatu o duszy, dlatego że warsztat o duszy jest troszeczkę wyższym poziomem. I ten warsztat, on się zacznie prawdopodobnie 19. 19 stycznia ruszymy. Bardzo, bardzo mocny warsztat, ale tylko i wyłącznie dla osób, które są naprawdę zdecydowane, że chcą tą przeszłość puścić i są zdecydowane, że nie będą w nią wchodziły i będziemy bardzo intensywnie pracować właśnie w polu, w przestrzeni, medytacji, wibracji, emocji, ciała, umysłu, wszelkiego rodzaju przekonań, które mamy, a które są wyniesione. Będziemy wchodzić w falę teta z naszym umysłem, czyli będę wam pokazywać, jak to robić. Będzie dużo medytacji, będzie dużo pracy z dziennikiem i będzie to bardzo intensywna praca, ponieważ przez pierwszych 7 dni będziemy się widzieć codziennie live, dlatego że zależy mi na tym, abyście załapali to, abyście załapali, aby nastąpił ten przeskok. Taki, który potem przez kolejne 2 tygodnie ma być tylko i wyłącznie już z rozpędu, żebyście mogli z rozpędu wchodzić w to wszystko. Czyli tak naprawdę wasza robota, i tego będę od was oczekiwała, w dużej mierze będzie również codzienną pracą z medytacjami i codzienną pracą z dziennikiem. Uważam, że połączenie tych dwóch przestrzeni, tych dwóch narzędzi daje niesamowite efekty. A celem całości warsztatu jest to, abyście wiedzieli, co i jak zrobić, kiedy pojawiają się trudne emocje, kiedy pojawiają się wspomnienia z przeszłości, i docelowo osiągnąć taki etap, kiedy wchodząc w koherencję serca wraz z umysłem, wy osiągacie taki pułap. Jest taki moment, do którego wystarczy, że raz dotrzecie i wejdziecie bardzo, bardzo wysoko, w bardzo wysokie wibracje. I tam wszystko puści. Wszystko puści. Cała przeszłość po prostu się rozpuści, rozpłynie i dotrzecie do punktu, kiedy nie będziecie czuć w ogóle potrzeby rozmowy o tym. W ogóle. Po prostu. To jakby nie będzie celu. Dlatego też czasem, jak ktoś mnie pyta o moją przeszłość, to nie to, że ja nie chcę o niej mówić, tylko ja jakby nie czuję potrzeby o niej mówienia, tak jak kiedyś chciałam o niej opowiadać. Chciałam opowiadać o tym wszystkim złym, co się wydarzyło, dramatycznym. Tak teraz ja nie czuję jakby w ogóle potrzeby opowiadania o tym. Ja o tym mówię jako przykład tego, co się wydarzyło, ale to nie jest w ogóle ze mną połączone emocjonalnie, w ogóle, ani energetycznie. Jest to jakiś taki kawałek, który był kiedyś częścią mnie, dziś już nie jest tą częścią mnie. I ten moment, do którego doszłam, ja opowiadałam o tym punkcie. To był moment w maju 2020 roku, kiedy nastąpił ogromny przeskok i zwrot w moim życiu, kiedy pierwszy raz poczułam ten taki błogość i miłość bezwarunkową, która wpłynęła do mojego ciała. To był moment, gdzie wyszłam absolutnie tak wysoko, że tam właśnie w tym punkcie byłam w stanie spotkać się z ludźmi moimi bliskimi, osobami bliskimi z mojego otoczenia, ale też z moimi rodzicami, do których wcześniej miałam ogromny żal.
miałam wiele, wiele żalu, było we mnie dużo złości, poczucia niesprawiedliwości i chęci zemsty. Chęci też trzymania tych krzywd w sobie, bo czułam, że jak będę trzymać to w sobie, to oni za to zapłacą, bo oni będą czuli, że ja jestem na nich zła. Ale efekt, słuchajcie, wiecie, że to tak nie działa, więc tak naprawdę ten moment przeskoku spowodował, że to po prostu się rozpuściło, rozpłynęło. Nie umiem tego nawet opisać, ale jest to coś, co dojrzewało we mnie od tamtej pory, żeby dzisiaj z tym warsztatem do Was wyjść i pokazać Wam, jak to zrobić. Dlatego, że to jest jakieś takie moje wewnętrzne pragnienie, żeby każda osoba, która doświadczyła krzywd, będąc dzieckiem, mogła dotrzeć do tego punktu i puścić te krzywdy. To jest niewyobrażalna wolność wewnętrzna. To jest taka wolność, to jest uczucie takiego spokoju i takiej wewnętrznej miłości i akceptacji samego siebie, ale też i takiego życia w tu i teraz, nie w zamkniętego w przeszłości, że jest warte roboty, aby do tego dotrzeć. I chcę Wam pokazać, jak to zrobić. Chcę Wam pomóc dotrzeć do takiego punktu dla każdego z Was, kto będzie miał ochotę puścić przeszłość i wrócić do siebie, odzyskać siebie prawdziwego, dotrzeć do tego, kim naprawdę jesteś. Tak? Dryta pisze, ale nie będzie to wracanie do przeszłości, tylko praca nad teraz i przyszłością. Tak. Tak, to będzie tylko praca tu, teraz, z tym, co jest tu i teraz. Będę Wam pokazywać, jak radzić sobie z wszystkim, co się tak naprawdę dzieje w życiu człowieka, który był skrzywdzony, kiedy był dzieckiem. Będę tłumaczyć, wyjaśniać, rysować, pokazywać, skąd się to bierze, skąd się biorą emocje, czym one naprawdę są w przekazie naukowym, żebyście to zrozumieli. Bo kiedy Wy to zrozumiecie, zrozumie to Wasz umysł, bo będzie miał czarno na białym i nagle będziecie mogli dokonać wyboru innego. Będzie łatwiej Wam wybrać, jeżeli coś będzie uświadomione. I wtedy, kiedy zrobimy sobie taką bazę teorii, bo to jest bardzo ważne, będziemy mogli zacząć to praktykować. Tak jak mówię, praca z dziennikiem, praca z medytacjami w celu właśnie uzyskania tej koherencji między sercem a umysłem. I moment, w którym to uzyskacie, będzie momentem, do którego zawsze będziecie wracać. Zawsze. Każdy już dzień potem będzie tylko naznaczony, aby uzyskać ten etap, aby dotrzeć do tego punktu, poczuć to znowu w sobie. I w pewnym momencie życia będziecie to czuć ciągle. Uwierzcie mi, że moment, w którym to nastąpi, tam nigdy nie pomyślicie o tym, co było. Nigdy. Po prostu to nie będzie miało żadnego znaczenia. Bo my wracamy do przeszłości tylko kiedy się źle czujemy. Kiedy się czujemy cudownie i wracamy do tych złych chwil. Okej, kochani. Wszystkie informacje wkrótce ukażą się, bo ja jestem w trakcie jeszcze przygotowywania szczegółów tego warsztatu, więc wkrótce się ukażą. Tutaj na grupie, na mojej stronie internetowej, każdy z Was, kto ma jeszcze ochotę o coś się dopytać, napiszcie do mnie. A ja dzisiaj już Wam dziękuję i zmykam, bo moje dziecko dzisiaj idzie pierwszy raz zobaczyć nowe przedszkole, więc zobaczymy, jak to będzie. Dziękuję Wam jeszcze raz za to, że jesteście, że tworzycie ze mną tą przestrzeń. Wysyłam Wam dużo, dużo miłości i spokoju. Do zobaczenia. Pa, pa.